Witam serdecznie, powracamy do Vaporu. Ja jestem Arkadiusz, dziś sposobić będziemy się ku dwóm bardzo istotnym rzeczom. Po pierwsze opuścimy poziom, na którym obecnie się znajdujemy, a po wtóre uda nam się prawdopodobnie dobić do poziomu 10. A jest to kluczowy moment, w związku z tym, iż będziemy w stanie rozdysponować punktami tak, abyśmy byli w stanie... No właśnie, tutaj jest oczywiście zagadka związana z zapadnią, która tutaj ma miejsce. Ona jest tutaj oczywiście. No i mamy drzwi, do których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób podejść, ugryźć ich, bo po prostu nie mają zamka, ani przełączników, nic nie mają. Możemy zniszczyć sobie te skrzynki, ale nie jesteśmy w stanie ruszyć tej paczki, więc musimy niewątpliwie udać się naokoło. Trzeba się teraz wszędzie rozglądać, tak aby nas nic nie zaskoczyło. W takim razie pomalutku do przodu. No i oczywiście trzeba uważać na dziury, które się tutaj pozostawały na podłodze, tak jak tutaj na przykład. Wbiegłem tutaj, pamiętamy, w poprzednim materiale. To był błąd w sztuce oczywiście. Możemy iść sobie tędy dla odmiany. Cały czas bacznie rozglądając się na boki. Tutaj niewątpliwie coś jeszcze nas spotka. Dzięki naszym działaniom wszystko ożyło. Pamiętamy z poprzednich materiałów, jak... Czy ja to przestawiałem w ogóle, tą dźwignię? To nam chyba te drzwi zamknęło. Dokładnie tak. W takim razie nie chcemy, żeby te drzwi były zamknięte. Trzymam się intensywnie mapy. No i to jest miejsce, które było kluczowym miejscem. W związku z tym, iż udało nam się, w związku z naszymi działaniami oczywiście, które w poprzednich materiałach miały miejsce, odkryć klucz. Tylko że tutaj pojawia się jakiś przeciwnik. Ale oczywiście to jest pikuś. I to nam pozwoli dobić do levelu. Jeżeli go tylko zniszczymy, nie trafia, całe szczęście. Ginie. A nie, proszę bardzo, jednak nie bardzo dało nam to poziom. To był prawdopodobnie zagubiony w czasie i w przestrzeni robot, który nie dawał nam expa. W poprzednich materiałach trzeba było zablokować miejsce, z którego te roboty wylatywały. No i się chłopak znalazł. A tymczasem... Gruć numer 1. Wrzucamy tutaj pierwszy skup zębatych. Otwiera nam to wrota. Tutaj mamy gruć numer 2. Więc wrzucamy tutaj drugi z kół zębatych, które uzyskaliśmy po ciężkiej przeprawie. No i dobra. Wszystko zostało pozamykane. Co do... Co to było w ogóle? Nie powiem, że mi troszeczkę ciareczka wyszła. A, taki scary jump troszeczkę. Co tu się stało? Strasznie boli mnie głowa. Cokolwiek to było, wyssało całą energię ze sprzętu. Wymaga on teraz ponownego naładowania. Muszę bardziej uważać, bo mogło się to skończyć znacznie gorzej. Okej, czyli tego się nie spodziewałem. Spoko element. Troszeczkę na odmulenie. No i proszę bardzo, mamy kolejną lokację. Zrobię sobie zapis, bo tutaj coś mi mówi, napotkamy tego potwora jeszcze raz. Okej, karabin. Ależ damage, 76, precyzja plus 3. Ogniwa energetyczne, tak jakbyśmy mieli przygotować się na to, że będzie nam ta energia wysysana. Amunicję zabieramy. Potrzebuję więcej.
Po 5 latach badań nad fumią mogę ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że jest bardziej fascynujące niż sądziliśmy. Ciągle proszę Markusa, aby przysłał więcej ludzi i poprosił biuro o kolejnych naukowców. Co chwilę wpadam w złość przez ten niekompetentny personel. Mieliśmy już 2 poważne wypadki, bo pod presją ci amatorzy nie są w stanie zachować środków bezpieczeństwa. Powinni brać przykład ze mnie. Wychowuję dziecko i wciąż przywodzę badaniom. Na domiar złego, Markus stał się wścibski. To wszystko wypytuje, tylko spowalnia postępy w mojej pracy. Nie jestem w stanie pojąć, że należy skupić się... Nie jest w stanie pojąć, że należy skupić się wyłącznie na badaniach. Laura Reich, badaczka substancji. Ten karabin warto byłoby łyknąć. No właśnie, Laura, nasza żona, wcale bym się nie zdziwił, jakby to ona tam się pojawiła i znikła i przestraszyła nas bardzo wielce mocno. Mamy miejsce, więc go weźmy. Będziemy robić porządki w niedalekiej przyszłości. Boję się tutaj ogólnie spacerować. Na razie nic nie słychać. Mamy tutaj kolejne wrota, które nie mają żadnego klucza, nie mają żadnego przycisku, nic nie mają. Dobra. Dobra. To się zaczęło. Muzę, więc będzie się działo. Kurczę, mogłem tutaj wziąć... Mogłem tutaj wziąć, oczywiście użyć... Mamy awans, to jest plus. Możemy teraz uspokoić trochę sytuację. Padł. Gazowy oczywiście, znaczy kwasowy bardziej niż gazowy. Dobrze byłoby wystać od niego troszeczkę fumią. Poczekajmy, aż wystrzeli kwas. No i poczekajmy sobie na gościa tutaj. Pobawmy się z nim w kotka i myszkę. Ajajaj, tutaj byśmy woleli kwasu, żeby nie używał, tak żebyśmy zdołali uciec. Nie trafia. Jest kwas. Brak energii. Staram się tutaj go tak wymanewrować, ale praktycznie mamy całą masę integralności. Ajajaj, wymieniliśmy się umiejętnościami. Padł bardzo ładnie. Ciekawa walka. Zabieramy teraz to, co możemy. Co mamy tutaj? Nic. Czy te drzwi doprowadzą nas, ten korytarz doprowadzi nas gdzieś dalej? Na pewno tak. Spokój i cisza. Chociaż... Wydawało mi się, że słyszę pająka, ale to już przewrażliwienie. Mamy oczywiście przełącznik, więc naciskamy i to pozwoli nam odkryć ostatni z sekretów na tym poziomie. On znajduje się po przeciwległej stronie. A co w środku? No proszę bardzo, sprężyste ostrze, unikat, jednoręczna broń sieczna, 32 punkty. Czas trwania efektu spalania. Krytyczne obrażenia wywołują efekt spalania. To ciekawe. Bierzemy oczywiście. No i kule zabieramy. Zobaczmy sobie, jak będzie działać efekt spalania. Ławę na razie rzucimy tutaj. Obrażenia zadawane przeciwnikom organicznym 35%. Wszystkie sekrety zostały odkryte. No i myślę, że zbliżamy się nieubłaganie ku wyjściu z tej lokacji. Ale zanim do tego dojdzie, możemy dobić do poziomu 5. I teraz tak, wydaje mi się, że niegłupią opcją byłoby... Może tutaj najpierw. Pobieramy energię ze zniszczonych robotów i organizmów, odnawiając twoje rezerwy. 10% maksymalnej energii odnowionej przy zabiciu. Energia bardzo spoko, biorąc pod uwagę, że tą energię będziemy używać do gadżetów. Jednak ja bym poszedł tutaj w stronę bardziej w kierunku integralności. 7% maksymalnej integralności odnowionej przy zabiciu przeciwnika. I to mi się podoba i to wybierzemy.
Natomiast tutaj daje szansę na korzystanie z gadżetów bez zużycia energii, to jest dobre. Ewentualnie daje szansę na natychmiastowe odnowienie gadżetów po ich użyciu. No i tutaj bardzo podobne w gruncie rzeczy są szybkość ładowania technologia, tutaj dodatkowo szybkość ładowania technologia. Bardzo podobne umiejętności, daje szansę na korzystanie z gadżetów bez zużycia energii, 35%, tak samo jak daje szansę na natychmiastowe odnowienie, no, czyli to jest to samo, tylko troszeczkę inaczej ubrane w słowa, bym to nazwał w ten sposób. Z tego szybkość ładowania technologia, wszystko wygląda w ten sam sposób. A weźmy sobie bez zużycia energii. Idziemy w ten sposób. Zaakceptujmy. No i oczywiście mamy jeszcze dwa punkty w obwodzie. Warto by się było zastanowić, na co można byłoby to wydać. Coś takiego bardziej taumicznego mi się wydaje. Przewodnik żywiołów. Zastanowię się nad tym pomiędzy odcinkami. A tymczasem idźmy dalej. A właściwie wyżej. Kurczę, nieźle. Pojawiło nam się coś. Nie wiem, czy to jest Lora, nasza małżonka, która została opanowana przez Fumiu. Tu na dzień dobry już woreczek leży. No i zupełnie inny klimat. Małe strachy. Okej, czyli tutaj mogą pojawić się za chwilę jakieś karaluszki. Podstawowy odwracacz uwagi. Stwórz przed sobą tajemniczą postać, aby ściągnąć na nią ataki taumiczną przeciwników. A to ciekawe. Zobaczymy, co to jest, jak to będzie działać. Kurczę, nie mamy miejsca. No tak. Użyjmy sobie jeden kondensator Fumio, bo sobie ich zebrałem całą masę. Przy okazji zwolni nam się troszeczkę miejsca. No i zabieramy to. Podstawowy porażacz. No niech będzie. Pojawiają się. Man, I hate spiders. Nie cierpię pająków. Cała tona tych pająków tutaj. Całe szczęście. Naraz wszystkie padną. Okej. This doesn't make any sense. To nie ma sensu. Wszystkie systemy i maszyny stanowią teraz zagrożenie. Stworzyliśmy je, by chroniły mieszkających tu ludzi i pomagały. To nie może być zwykła usterka. Do takiego wniosku doszedł nasz bohater. No niewątpliwie, my już to wiemy od samego początku. Okej, tu mamy wejście tajemnicze, jedyne, które możemy odwiedzić. Okej, w takim razie nie pozostaje nic innego, jak wbiec tutaj delikatnie i rozglądać się na boki. Jak działa ta trójka? A, okej, coś tam sobie utworzyło. Nie możemy przez to przejść. Nie możemy zadać temu damage'u. I znika po pewnym czasie, okej. Taki typowy odwracacz uwagi, jak będzie jakaś większa ilość przeciwników. Warto będzie tego użyć. Co mamy tutaj? Taki tajemniczy, rolujący się z kolcami bonus. Kolejne tłoki, tłoków cała tona. Co mamy tutaj? Dobrze, dobra. Cofałem się tak kontrolnie. Czyżbyśmy mieli tutaj coś położyć? A to wygląda, zaraz tam pójdziemy. Pytanie, czy cegła zadziała? Nie, cegła jest za lekka. A to będzie się o to
automatycznie zamykać. Dobra. Łykamy w takim razie cegłę. I idziemy dalej. Co będziemy mieli tutaj? Okej, cała tona. No zobaczmy, czy... Jednego żeśmy zniszczyli, teraz z tym się będziemy musieli tutaj troszeczkę pobawić, bez większego problemu. Musimy oczywiście starać się unikać jego kwasowości. Wyjdziemy sobie od pana. Ajajaj, nie trafia, całe szczęście. Tarcza zadziałała. No, tutaj troszeczkę przymuliłem. On za chwilę padnie. No może jeszcze się zakręci z raz. Nie damy mu na to możliwości. 27 punktów Fumium. Skrzynia, którą możemy wyciągnąć. Kolejny tajemniczy pokój. Sporo rzeczy. Sztylet. No, broni jednoręcznej raczej nie będziemy już zbierać. Mamy to całkiem OP. Pistolet kapitana. Nie wiem, czy nie posiadamy czegoś takiego. Mamy przeszywacz. Pistolet kapitana. Nie jestem pewien, czy nie jest. Pistolet kadeta tu mamy. Aha, okej. Okay. Pistolet kapitana. 60 obrażeń, czyli troszeczkę lepiej. Czas ataku podobny, zużycie amunicji podobne. Czas odnowienia. Czyli jest to lepsza wersja. To zamieńmy sobie w takim razie. Oprócz tego dawno się nie widzieliśmy. Hej, dawno cię tu nie widziałam. Odkąd przydzielili mnie do laboratorium, zrobiło się trochę nudno. Ludzie tutaj są inni, tacy poważni i zdystansowani. Ktoś mógł mnie ostrzec, że powinnam się tu ubierać jak na pogrzeb. Garnitury, płaszcze, krawaty i puste spojrzenia. Coś tu się święci, na tym piętrze. Jestem tego pewna. Coś... Nawet nie potrafię tego dokładnie określić. Widzimy się jutro w kantynie? Jane Shane, asystentka przy badaniach substancyjnych. No, czyli na temat Jane Shane również zebraliśmy już dość sporo notatek. Arogancja Lory. Przez kilka ostatnich miesięcy Lora zachowywała się bardzo dziwacznie. Zawsze lubiła ucięty język, moje komentarze na temat badań i personelu. Zrobiła się strasznie arogancka. Nawet w stosunku do mnie. Rozumiem, że te larwy z jej zespołu nie zasługują na szacunek, ale czemu traktuje taki mnie? Ja jestem kimś, jestem James Krull. Może jednak pani Page nie myliła się co do Lory. Coś się z nią dzieje, coś niepokojącego. There's definitely something going on with her. Something subversive. James Krull. No właśnie. Okej, kuleczki oczywiście zabieramy. Pistolet zostawiamy, to zostawiamy. Nie możemy zrobić nic więcej. Tajemnicza czerwona lampka. Okej, coś nadepnąłem. I z czegoś zszedłem. No, ale nic to nie zmieniło. Czyżbym był zablokowany w tym pomieszczeniu? Raczej wątpię, coś tu musimy zrobić. Tą skrzyneczkę niewątpliwie trzeba postawić. Na tym miejscu. Tylko, że zablokuje nam to drzwi. Czy to będzie faktycznie dobra opcja? Chyba, że coś kryje się za... skrzynią, no właśnie. Ciach. Chyba nie bardzo, o to chodziło. Gdzie ja to mam przetransportować jakoś tak naokoło? Aha, już wszystko jasne, okej. To otwiera tamte wrota, dobra. W takim razie bez problemiku. Dobrze, że twórcy poustawiali tutaj takie bonusy. Nie można się w żaden sposób, że tak powiem, pomylić. Wyciągnąć gdzieś tej skrzyni, zablokować sobie wejście. Czerwona lampka cały czas się świeci. Otworzyło się coś? Zamknęło się to. Tutaj pewnie trzeba coś położyć. Czy cegła będzie dobrym
rozwiązania. Dopiero teraz możemy opuścić to miejsce, ok? No dobrze, czyli tutaj coś nieco żeśmy odnaleźli, coś nieco żeśmy ogarnęli. Bo oczywiście coś się zamyka, coś się otwiera. Czy jak przejdę na drugą stronę, to się zamknie i już nigdy tu nie wrócimy? Nie. O. Tu widzę. Tu widzę na bogato. Dobra. Trzeba od razu. Kurczę, obeszły mnie potwory z każdej ze stron. Jeden padł. Musimy teraz tego wymanewrować. Jakoś dobrze byłoby tutaj na środku z nim walczyć. Postawmy sobie tego pana. Ciekaw jestem, czy się nim zajmie. No proszę, faktycznie. No to ciekawostka. No to masz bonus. Tego, żeś się nie spodziewał, pajączku, co? Integralność wysysamy. Bonusik używamy. A on za chwilę padnie. Ajajaj, no tutaj wszedłem w takie miejsce, że akurat musiał odpalić swój bonus. Dobra, pada. Sporo wrót się pootwierało. Co mamy tutaj? Kolejne przejście gdzieś dalej. Tu mamy bonus w postaci otwartych tajemniczych zapadni. Tu mamy kolejną tajemniczą zapadnię otwartą. Tu oczywiście za chwilę coś na mnie wyskoczy, jestem na to przygotowany. Kolejne drzwi, kolejne korytarze. Kolejna dziura. To miejsce. Główna sieć rur rozprowadzających Fumium do wszystkich części Arks. Nie wierzę, że niegdyś panował nad tym czymś przepełniającą mnie coś tam gdzieś tam. Ludzie pewnie. Sporo tych rur tutaj faktycznie. Wszędzie są rozprowadzane. Czy my tu możemy coś zrobić? Tutaj gdzieś niewątpliwie będzie ukryty jakiś sekret. Niepokojąca nuta. Tędy nie przejdziemy. Tędy nie przejdziemy. Tutaj nic nie wiemy. Czyli z tego miejsca... No nie, tutaj możemy przejść gdzieś, teoretycznie. Dobra, słyszę. Już jest. Odejdź. One skubane są na tyle niewielkie, że są w stanie mieścić się pomiędzy rurkami. Padły. Tam jest jakaś skrzynia. Tylko jak do tej skrzyni się dostać? Tutaj mamy oczywiście bonus w postaci dziurki. Mamy kolejny bonus w postaci dziurki. Dobra, idzie kolejna porcja. Jeden padł. Drugi padł. Trzeci padł. Kurczę, zmieńmy sobie broń. I teraz trzeba to wszystko robić tak, żeby nie wpaść w te dziurki oczywiście. Tu mamy kolejną skrzynię. Co to zrobiło? Z tego, że przestawiliśmy. Tutaj nic się nie zmieniło, tutaj nic się nie zmieniło. Chociaż niewątpliwie coś się dzieje, słyszymy. Że coś gdzieś się tam otwiera prawdopodobnie. Fumium. Tak, trochę się kręcę w kółko. Zobaczmy, czy możemy iść gdzieś indziej. Tutaj teoretycznie są jakieś drzwi. Zardzewiały klucz tu jest potrzebny niezbędnie. Czyli tutaj teoretycznie coś jest zrobione, tylko tyle, że nie wiem do końca co. Biorąc pod uwagę... A, dobra, tutaj teraz coś się zamknęło. Czego mnie to doprowadzi?
tajnej skrzyni. Światło fumium. Tu już się robi śmieszne. Znaleźliśmy jeszcze jedno zastosowanie. Fumium. Światło. Przy ruchu w postaci płynnej zaczyna świecić na jasno-niebieski kolor. Gapię się na to od kilku dni i ciągle nie mam dość. Bardzo przyjemne dla oka. Zaproponowałam użycie fumium jako światła. I tak jest już wszędzie. Ograniczyłoby to koszt eksploatacji. Laura Reich bardzo się ucieszyła. Powiedziała, że im więcej zastosowań, tym lepiej. Mam nadzieję, że pomysł przejdzie. Ależ się zrobi pięknie. Agata Czerstej, badania nad fumium, jednostka czwarta. No takiej pani jeszcze nie widzieliśmy. Znaczy wpisów tej pani naturalnie. To by było na tyle, nic więcej tutaj nie mogę zrobić. A nie, chyba wyszedłem zupełnie w innym kierunku. Czyli tu jest ta skrzynia. Czyli tu nas nie było. No dobra, trzeba to odwiedzić. Nic tu więcej nie zrobimy. Wyszliśmy gdzieś w ogóle absolutnie po drugiej stronie. Aha, okej. Dobra, tu zamyka to i daje nam dostęp do tej skrzyni. No tak, tu oczywiście coś nas zaskoczy. Świetnie, wszędzie się rozpełzły. No a tak, jesteśmy na to przygotowani. Ależ wybuchło pięknie. Gigantyczna eksplozja. Jedziemy z koksem. 1, 2, 5. Następne. Kurczę, sporo tych pajączków. Jednak na razie nie stanowią większego problemu. I to chyba wszystkie. No to wygląda. Czyli też taka pułapeczka troszeczkę, która miała nas tutaj zniechęcić do dalszej eksploracji. Zestaw naprawczy jak najbardziej na plus. Zardzewiały klucz. Łykamy. Zardzewiały klucz był nam potrzebny. Pamiętamy gdzie. Więc dobrze, mamy już cel. Fumium. Czyli tu mamy wszystko ogarnięte. Coś mi mówi, że tutaj w tym pomieszczeniu może znajdować się jakiś sekret. To oczywiście ogarnę sobie na początku następnego materiału, jeżeli jest tu jakiś sekret naturalnie. A tymczasem idziemy dalej. Mamy klucz, to jest dobre. Kolejna dziura w podłodze. Trzeba na te dziury uważać. Ja lubię sobie czasami wdepnąć w środek. A to kończy się najczęściej wiadomo czym. Byliśmy. Okej. Przeszedłem to jak trochę taka lejba. Pułapka, pułapka. Ale tu nas jeszcze nie było. Także zobaczmy, co nas czeka tutaj. Dobra. Nie zdążyłem się wycofać, ale niech podejdzie bliżej. Kurczę, tutaj trzeba uważnie, ostrożnie manewrować, tak aby się nie wpakować w dziurę oczywiście. Wysysuj, wysysuj. Kurczę, przecież to na nich nie działa. Dobra, udało się, padł. Nie no, z tym życiem w sumie nie ma takiej tragedii. Nawet jeżeli stajemy i tankujemy przeciwników, to tak, nie jest źle. Kolejna jakaś ciekawa lokacja. Sporo siatek. Tajemnicza skrzynia. Na razie nie będę jej ruszał. Kolejna tajemnicza skrzynia. I słyszę oczywiście helikoptery w ogniu. Okej, czyli niewątpliwie trzeba te skrzynki wykorzystać, aby prawdopodobnie poblokować te dziury. Odnoszę wrażenia. Odnoszenie wrażenia w tej grze jest dla mnie naprawdę ponad wszelką potęgę. No dobra, musimy to wyciągnąć. Gdzieś popchnąć. Dobra, to mamy zablokowane. Aha, okej, czyli wszystko jest jasne.
kolejną skrzynię, abyśmy mogli dostać się tam. Ja, co za gość. Będziemy sobie mogli wyssać od niego integralność. Dobre. I mamy po raz wtóry całe życie. Mamy skrzynki, które oczywiście musimy wepchnąć teraz w te dziury, aby dalej się móc tam przemieszczać. 10 sztuk amunicji, sporo. Jednak rzućmy tu okiem, tak żeby to wszystko miało rączki i nóżki. Okej, czyli tą skrzynię trzeba zepchnąć tu. Zrobimy sobie przejście dalej. Ale, żeby było śmieszniej, to tej skrzyni nie możemy tutaj ruszyć do przodu. Możemy ją pchnąć w tym kierunku. Czy nam to coś da? Oczywiście, że nam to coś da. Ho. Trzeba się nalatać i naciekać. Dobra, przejście na następnej lokacji jest otwarte. Czy tutaj czegoś nie ominąłem? Zobaczmy sobie to na mapie. Tu można by było jeszcze teoretycznie podejść. Po drugiej stronie są drzwi. Zamknięte drzwi. Ta paczka jeszcze może się do czegoś przydać. Trzeba pamiętać, że ona tutaj jest. Co mamy tutaj? Nic. Dobra. Szybko. Dobre to było. Nie to chciałem użyć. Szkoda, że tego gościa nie można jakoś do przodu ruszyć. Dobra, zrobię sobie na wszelki wypadek zapis. Tam widzimy, przed nami stoi jeden z obywateli. Ale co? Okej. Okay. Już myślałem, że jest finał imprezy. Mamy jakieś zamknięte tajemnicze, pewnie sekret. Bardzo ładnie to zrobiłem ogólnie. No i tym właśnie miłym, sympatycznym akcentem zakończymy ten materiał. Daleko doszliśmy. Nie jestem pewien, czy tutaj jakieś sekrety nie zostały ominięte, jednak ogarnę sobie to na początku następnego materiału. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas, dobiliśmy do poziomu 10. Jesteśmy całkiem przykokrzeni. Mamy cały czas 2 punkty w obwodzie. Możemy sobie rozdać na co chcemy. Całą masę kondensatorów Fumią posiadamy, dużo broni. Mniej lub bardziej ciekawej. Gadżety rozwinięte już do dość porządnego poziomu. Mamy ciekawy gadżet związany z tworzeniem taumicznych postaci, takie, które ściągają uwagę. To jest niezłe. Ciekaw jestem, czy ta taumiczna postać, jeżeli ją postawimy, to ona czy również używa tej umiejętności, którą my używamy, czy tylko po prostu jest stworzona i przeciwnicy się zajmują głównie nią. To jest fajne. Trzeba będzie z tego w jakiś sposób pokorzystać. A tymczasem dzięki. Stoimy w dość ciekawym miejscu. No tutaj oczywiście mamy pułapeczkę, mamy pajączka. No i jeżeli tutaj wkroczymy troszeczkę dalej, pułapeczka zostanie odpalona i zostanie nam przedstawione jej działanie, które widzieliśmy przed kilkoma sekundami. Na razie, cześć. Ja jestem oczywiście Arkadiusz. Nie zapomnij zostawić kciuka w górę, w dół, w prawo, w lewo. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tą, jak i z innymi seriami, zasubskrybuj kanał. Na razie, cześć.